Dopełni się głoszenie. Nauczanie domowe. 18 października. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, wersety od 10 do 17. Najmilszy, Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat i podążył do Tesalonii, Crescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, jest mi bowiem potrzebny do posługi. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, zabierz po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele zła. Odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Paweł ma świadomość, że realizuje Boży plan zbawienia. W tym planie, po pierwsze, Bóg go przewidział i powołał. Po drugie, Bóg dał zadanie i do niego wyposażył. I po trzecie, czuwa nad realizacją tego planu w każdym dniu życia Pawła. I najbardziej to widoczne jest w tej sytuacji, kiedy Paweł jest opuszczony, samotny, oskarżony i więziony. Ale ma świadomość, Bóg realizuje swój zamiar. Pomimo tego, że Demas go opuścił i zrezygnował z posługi, pomimo tego, że dotychczasowi współpracownicy zajęli się swoimi zadaniami, Tychika musiał Paweł wysłać do Efezu, pomimo tego, że Aleksander Brązownik wyrządził mu wiele zła i sprzeciwiał się głoszonej Ewangelii, pomimo tego, że w pierwszej obronie nikt nie stanął za Pawłem, pomimo tego wszystkiego, i tak Pan stoi przy Pawle. I tak przez Pawła dopełnia się głoszenie Ewangelii. I tak przez Pawła posłyszą ją wszystkie narody. Pomimo wszystko, Bóg realizuje swój zamiar i Paweł ma świadomość, on jest cząstką tego planu i dlatego przez niego również dopełni się głoszenie Ewangelii. Zadanie dla ciebie na dziś. Pomódl się dzisiaj wieczorem. Taką właśnie modlitwą. Boże, pomimo tego, że... I wypowiedz tu wszystkie te przeciwności, trudności, słabości, wydarzenia, które ci utrudniają życie. I zakończ. Wiem i wierzę, że Ty, Boże, stoisz przy mnie i że przeze mnie dopełni się głoszenie Ewangelii w moim środowisku. Niech w tej modlitwie i w tym przekonaniu błogosławi ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.